Taki eksperyment. Kierunek Bruksela. Pociągiem. No to jest zadanie dla osób, które kochają jeździć pociągami. Cała podróż powinna zająć około 14 godzin. To jest o wiele dłużej niż samolotem, oczywiście, którym z Krakowa poleciałabym godzinę 45. Cena to zależy. Tym razem pociąg byłby tańszy, ale jak wiadomo, tanie linie lotnicze bardzo zmieniają stawki za bilety, więc jednego dnia zapłacimy bardzo dużo, drugiego dnia to będzie bardzo tanie. Ten rozstrzał w pociągach jest o wiele mniejszy. W tym momencie jestem w pociągu Deutsche Bahn z Berlina do Kolonii i bilet na ten pociąg kosztuje około 100 euro, jeśli nie kupi się go z wyprzedzeniem. Cena to jest pierwsza przeszkoda w podróżowaniu pociągami po Europie. Ja jadę akurat do Brukseli na seminarium dotyczące pakietu klimatycznego. Nie wyobrażam sobie, żeby na takie spotkanie lecieć samolotem, który jest najbardziej emisyjnym środkiem transportu. W ciągu ostatnich 20 lat emisje z transportu lotniczego wzrosły o 130%, tak wylicza Komisja Europejska. I są to wyliczenia sprzed paru lat, więc to jeszcze mogło wzrosnąć, bo jak wiadomo, tych tanich linii lotniczych, tych tanich połączeń lotniczych jest coraz więcej. Jeśli porównalibyśmy emisję CO2 z samolotów i z pociągu, czyli z podróży samolotowej i z podróży pociągowej, to oczywiście pociąg wygrywa. Pociąg to około 15 gramów CO2 na kilometr, na pasażera. W przypadku samolotu to jest około 160 gramów na kilometr na pasażera. To są oczywiście bardzo szacunkowe wyliczenia. To wszystko zależy od odległości. Jest bardzo dużo czynników i nie jesteśmy w stanie wyliczyć tego dokładnie. Takie próby podejmuje polskie Intercity. Na każdym bilecie dostajemy informację, ile CO2 wyemitujemy naszą podróżą, a ile byśmy wyemitowali jadąc samochodem albo lecąc samolotem. Na mojej tej polskiej części podróży, czyli od Kędzierzyna-Koźla do Frankfurtu, wyemitowałam około 10 kg CO2. Jest to według Intercity 8 razy mniej niż gdybym tę samą odległość pokonała samolotem. Problem w tym, że żeby podróżować pociągiem po Europie, trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia. Jest to trudne, jest to długie, jest to drogie. Żeby kupić bilety na tą dzisiejszą podróż, na podróż z Polski do Brukseli, musiałam wykorzystać wyszukiwarkę i system zakupu biletów Intercity. Później musiałam ściągnąć aplikację Deutsche Bahn, gdzie kupiłam bilety na tą niemiecką część podróży i ostatnie bilety kupiłam przez stronę brukselskich kolei. To wszystko, no to jest zadanie dla osób, które kochają jeździć pociągami. W Berlinie kolejna przesiadka, tym razem wsiadam w pociąg, który jedzie do Kolonii. Z Kolonii powinnam już dojechać bezpośrednio do Brukseli, co dziś może się nie udać ze względu na strajk w belgijskich liniach kolejowych, no ale zobaczymy. Na razie wszystkie przesiadki o czasie. Unia Europejska wciąż chyba nie ma pomysłu, jak zjednoczyć kolejowo wszystkie kraje członkowskie. 2021 rok był ogłoszony rokiem kolei. Pod koniec roku kolei Komisja Europejska ogłosiła, że będzie chciała tworzyć szybkie połączenia między wszystkimi krajami członkowskimi, że będzie chciała uprościć system kupowania biletów. No ale tak naprawdę, poza tymi dobrze brzmiącymi zapowiedziami, nie dostaliśmy do tej pory żadnych konkretów. Eksperci wyliczali również, że stawianie na kolej szybkiej prędkości między krajami członkowskimi może trochę rozproszyć uwagę i zmniejszyć liczbę inwestycji w małe regionalne połączenia kolejowe, które są równie ważne, jeśli nie ważniejsze. W tym momencie temat europejskiej kolei stoi w miejscu,
mimo że Unia Europejska deklaruje walkę ze zmianą klimatu, mimo że ogłasza dyrektywy, które mają ograniczyć nasze emisje. No i pozostaje mieć nadzieję, że wśród tych dyrektyw znajdzie się wreszcie konkretny pomysł na to, jak kolejowo połączyć całą Europę. 15 godzina podróży, ale wydaje się, że zbliżamy się ku szczęśliwemu końcowi. Pomimo strajku na kolei, autobus wysadził nas 20 minut od Brukseli i teraz czekam na ostatni pociąg dzisiejszego dnia. Czy po Europie da się podróżować pociągami zamiast latania samolotem? Czy to możliwe i czy przesiądziemy się do pociągów w imię walki o klimat? O tym mogą Państwo przeczytać w mojej analizie w OKO.press.